Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online Tuning Nissana Skyline'a R33 albo R32. Ci co widzieli już ten samochód mówią, no nie, licencjonowane samochody w GTA Online to już chyba fakt. Bo słuchajcie, ten samochód wygląda chyba identycznie jak ten Nissan, no kurde. I strasznie mnie to jara, strasznie mi się to podoba. I kurczę, tylko więcej takich samochodów. Jeszcze jakbym miał kierownicę po prawej stronie. Kurde, i to byłby chyba pierwszy samochód w GTA Online, który by miał kierownicę po prawej stronie. Kurczę, no, zajebiście. I co? Skąd ten samochód się właściwie wziął? Bo nie możemy go kupić ani w salonie gdzieś tam jakimś którymś. Możemy go tylko kupić u Benego. Zobaczcie. Bierzemy sobie, kupujemy zwykłe LG, te nowe, stare, nowe LG za 0 dolarów. Wchodzimy do Benego i patrzcie, kupujemy sobie to LG, to za 0 dolarów, no nie? I jedziemy do Benego, płacimy 900 tysięcy dolarów, tych w grze oczywiście. I z tego nowego LG, czy starego, już nie wiem jak mówić na to, robi się nam takie nagle. Nie wiadomo skąd, zupełnie inny samochód. Nie wiem, ten Ben jest po prostu mistrzem blacharki, bo zobaczcie co on zrobił z tego naszego nowego starego LG. Jedziemy w takim razie do warsztatu Benego i spróbujmy coś zrobić z tym samochodem. Muszę wam przyznać przed jeszcze tuningiem, że bardzo przyjemnie jeździ mi się tym samochodem. W odczuciu jest bardzo przyjemne, fajnie się skręca, nie tak sztywno, tak gładziutko, leciutko i fajnie przyspiesza. Z takich minusów tylko zauważyłem, że chyba mamy tutaj napęd na tylną oś. Trzeba by było w takim razie wywrócić jeszcze samochód do góry kołami, żeby to dokładnie sprawdzić, czy jeśli będę dodawał gazu, to czy wszystkie koła 4 się będą obracać, ale wygląda na to, że mamy tutaj napęd tylko na tył. No, troszeczkę mi to przeszkadza, bo jednak Skyline to, no nie wiem, jakoś mi pasuje z tym napędem na 4 koła, ale okej. Możecie mnie sprostować w komentarzach, czy rzeczywiście ten samochód ma napęd na 4 koła, czy tylko na tylną oś. Dajcie znać w komentarzach. To jest wasze zadanie domowe, musicie to sprawdzić. A teraz jedziemy do salonu Benego i sprawdźmy, co da się zrobić z tym samochodem. Cyk, retro LG. Wyłączę kamerkę, żebyście wszystko ładnie widzieli, co ja tutaj będę zmieniał. Na razie musimy samochód naprawić za 1000 dolarów. Pyk. I wiecie co, mam no nieco, ma prawie 700, ponad 700, chyba 800 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy mi starczy na całkowity tuning tego samochodu, ale spróbuję chociaż przeznaczyć całą tą gotówkę na tuning wizualny. Te rzeczy wizualne wcale nie są aż takie drogie, więc powinno się udać. Hoho. Patrzcie na to. Zastanawiam się, który tutaj dać. Nie, no to mi się nie podoba. A może... Kurczę, no ten ostatni jest całkiem ciekawy, ale te wstawki po boku, ja wiem czy to tak pasuje. No, będzie trzeba zmienić kolor, to na pewno. Dobrze, na razie zostawimy. Tył. Ha, to jest tylko dyfuzor, tu jeszcze będzie masę rzeczy można zmienić, ale to do tego sobie dojdziemy, spokojnie. Ten odcinek będzie najdłuższy chyba z tych wszystkich tuningowych, jakie kiedykolwiek robiłem, bo opcji tuningowych w tym samochodzie jest bardzo dużo. Zastanawiam się, czy tu w ogóle jakiś dyfuzor dawać. Spróbujmy bez dyfuzora, najwyżej później coś tam zrobimy. Możemy siatki, zobaczcie, tu usuń, no w ogóle cuda możemy robić. Kratownicę zderzaka. Zróbmy coś takiego, podoba mi się. Zobaczcie, tutaj jeszcze możemy coś wymienić. No ja naprawdę byłem w szoku, jak to wszystko zobaczyłem, wiecie? Okej, okay, z logo Monster. Okej, okay. Dokładanie zderzaków. Dokładki zderzaków, ale... Aha, dobrze, to może chodzi o przód. Okej, okay, spoko. Osłony reflektorów. Patrzcie na to. No po prostu, jak to zobaczyłem, no, nie mogłem, no. Takie fajne zmiany jakieś kosmetyczne. Ja naprawdę uważam, że każdy, nawet jeśli kupi tego Anisa, tego LG i zrobi go ubanego, no to każdy z tych samochodów będzie wyglądał inaczej, no. Możemy mieć dodatkowy wlot powietrza zamiast reflektoru sobie zrobić.
W ogóle wnętrze tej komory silnikowej, wszystko to wygląda tam bardzo fajnie. Ja bym sobie dał takie czarne. Pyk. Drzwi. No i tu, jeśli chodzi o drzwi, możemy sobie dać takie listwy. Podoba mi się. Nie wiem właśnie, czy dać sobie kolorowe, czy z włókna. Dajmy sobie z włókna. Pyk. Błotniki. Tak, to nie wszystko. Jeśli chodzi o błotniki, to możemy sobie dać takie poszerzenia, ale powiem wam, że te poszerzenia nie bardzo mi się podobają. Zdecydowanie fajnie wyglądają. O, a z tyłu możemy sobie zrobić takie zagięte. A tego to nawet nie widziałem. Z przodu możemy sobie zrobić taki wlocik. Nie wiem, czy tutaj widzicie, w tym miejscu tutaj się zmienia. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać na tym kolorze. Niemniej tutaj możemy dać sobie z tyłu też taki bardziej kwadratowy, ale ten taki zaokrąglony bardziej mi się podoba. Cyk. Dalej, silnik, blok silnika, patrzcie tutaj. No to już są drogie rzeczy. To już jest naprawdę droga sprawa. I tutaj trzeba zapłacić trochę, ale myślę, że mi starczy całej tej kasy na tuning tego samochodu. Specjalnie sobie uzbierałem, żebyśmy mogli coś z nim zrobić. Okej, dajmy takie coś. Jezus, patrzcie na to. Ja. Dobrze, podobają mi się takie czerwone. Wow. Wow. Okej. Ulepszenie silnika. No dobra, dajmy to ulepszenie. Nie jest aż takie super drogie. Może mi starczy tej kasiory. Patrzcie, jaką wielką rakietę możemy z tyłu zamontować. No w szoku jestem. I możemy podwójne takie rakiety. Ale te podwójne, wiecie, mi niespecjalnie się podobają. Wolę sobie jedną taką rakietę wpierdzielić. Okej. Grille. Tak, jeszcze tu można grille pozmieniać. Patrzcie na to. No kurde, nie mogę. Dobra, jedziemy dalej. Dokładki maski. Tu możemy sobie takie dokładki zrobić. A co by tutaj? Nie wiem właśnie, co by tutaj dać. Z włókna. No, tak nie do końca mi się podoba. Może takie coś. O, takie są fajne. Dobrze, i sama maska. Tak, maskę też możemy sobie tutaj zmienić. Taka jak w Skyline R34. I ta oczywiście najbardziej mi się podoba. Zgadliście, cyk. Dobrze, lecimy dalej. Klaksony. Możemy sobie... tutaj chyba nie ma nic specjalnego. Ja wezmę sobie ciężarówkowy jak zwykle. Wnętrze. I patrzcie teraz na to. Tutaj możemy sobie taki projekt wykończenia dać. Z zewnątrz szyba powinna być taka... O właśnie, widzicie, jest taka naklejka. Ale to nie wszystko. Tu mamy kolor, jeszcze możemy sobie zmienić. Aha, tu nam się zmieniają siedzenia i... O, zobaczcie, ja wezmę sobie taką czerwień. No oczywiście najdroższe to musiało być. To, co mi się najbardziej podoba. No i wykończenia. Patrzcie, co tutaj... Kurde! Cyk. Z włókna węglowego. Elegancko. Wskaźniki. No cuda możemy tu robić w tym samochodzie, moi drodzy. Dajmy sobie takie coś. Im więcej, tym lepiej. I tu jeszcze drzwi możemy pozmieniać. No nie. Podobają mi się te głośniki. Te takie, no nie wiem, to już zbyt pod wyścigowy styl mi podchodzi. Niech będzie takie coś. Chociaż trochę przyjemności z jazdy tym samochodem, no. Fotele tutaj sobie wybieramy. Można zmienić kamerę? Trzecia osoba? O, właśnie. Można sobie właśnie taki widok ustawić i chyba lepiej widać, nie? Patrzcie, jak elegancko można tutaj tuningować. Nie wiem, które tutaj... O, te mi się podobają. Dajmy sobie takie czerwone. Kierownice. Wow! Ta jest ekstra. Zobaczymy jeszcze inne. Byleby się tam z zewnątrz świeciła. Tutaj w ogóle jakaś wyścigowa. No nice. Okej. Okay. Takie coś. Kolor świateł. No i właśnie, ja się zastanawiam, czy te światła też zewnętrzne, ale to chyba chodzi o środek bardziej. Lodowa biel. Może czerwony. Wszystko będziemy mieli w takim czerwonym kolorze. Żółty. Pomarańczowy, słoneczny, czerwień. O, właśnie takie coś. Pyk. Klatka. No i jeśli chodzi o klatkę, to
to nie jest taka standardowa klatka, jak możemy w każdym innym warsztacie zrobić sobie, tylko patrzcie. Tak? Jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenia. No to jest taki drugi sułtan, no nie? Jeśli chodzi o ilość modyfikacji. Myślę, że nawet tutaj jest więcej niż w sułtanie. Ale to nie wszystko. Mamy oczywiście reflektory, ksenonowe możemy dać. Możemy sobie zrobić neony, ale ja nie chcę. W ogóle jak się fajnie w tym salonie ten samochód błyszczy. Na tych ustawieniach maksymalnych. Wcześniej no, nie mogłem takich ustawień mieć. I teraz tak, założę się, że 90% ludzi ustawi sobie malowanie to. Takie podobne do tych szybkich i wściekłych, no nie? No i właśnie dlatego ja nie mogę tak zrobić, bo ja jestem Lucek, no ja muszę mieć inaczej. I zastanawiam się właśnie nad tymi pasami, ale znowu do maski tak mi nie będą pasować. Zostawię sobie chyba to. Nie dzisiaj, chłopcze, jakie malowanie. Nie wiem, do czego to się to odnosi, ale... Redwood, takie coś. Chciałbym mieć duży wpływ na kolor tego auta, więc dam sobie na razie takie malowanie. 32 tysiące. Kurczę, już tak mało kasy mam? Ja pierdziu. Oznaczenie mamy. No i tak, mocowania tablicy. Możemy usunąć tablicę, możemy dać tablicę z boku, po prawej albo po lewej stronie. Czujecie to? No to jest nieziemskie. Ja sobie dam z tej strony. Rejestracja, no i tutaj standard, możemy sobie ustawić swoją i dać na ciemnym kolorze, z przodu też nam się rejestracja na ciemno robi. Lakierowanie, no i tutaj, to mi chyba zajmie godzinę. Tutaj możemy sobie zmieniać oczywiście kolor podstawowy i ten dodatkowy. Zaraz sobie ten dodatkowy też zmienimy i chyba nawet kolor oznaczenia. Tam coś jeszcze było do zmieniania, zaraz zobaczymy to też. Z przodu w ogóle wszystko wyrąbane widzę. Totalna taka wyścigówka, no nie? Jaki by tutaj kolorek zrobić? Żółty mi się w sumie podobał. Był całkiem niezły. Na pewno nie różowy. Jakiś taki jaśniej... O, coś takiego. Wow. Nie no, wszystko w czerwonym będzie to też tak niefajnie, nie? Może coś takiego? Słoneczny, pomarańczowy. Okej, okay, zobaczmy. Perłę jakąś wybierzemy do tego. Lodowa biel. O, będzie spoko. Dobrze. Dodatkowy kolor. To jest ten kolor na górze. Możemy dać w chromie, ale zobaczcie, jak to się błyszczy. Kurczę. Chyba za mocno trochę, nie? Dajmy jakiś inny kolorek. A może taki sam? Czy na czerwono? Takie japońskie kolory. Winna czerwień, zobaczcie. Ja wiem. Ta klapa bagażnikowa mi się niespecjalnie podoba, że jest to tak ciemno. No nie wiem, a czerwony? Ale czerwony wygląda fajnie, taka cukierkowa czerwień, podoba mi się, biorę. Jak to wygląda, zajebiście. Kolor wykończenia. No i tu w środku chyba klatka, tak? Klatka nam się zmienia trochę. Są wykończenia, coś jeszcze tutaj? Aha, teraz dodatkowo jeszcze fotele i jeszcze, te, no tam można było wcześniej to zmienić. Co by tutaj wybrać? Może taki żółty, ale ciemniejszy, brązowy, o, będzie fajny. Emblemat ekipy, tutaj możemy dać sobie na masce, ale ja nie będę tego emblematu dawał. Dach, dokładki dachowe, no tutaj wloty takie powietrza, tak średnio to wygląda. I jeszcze na dachu możemy sobie taki spoiler dać z tyłu, albo takie coś. W sumie w sułtanie chyba też takie coś było, no nie? Możemy z włókna zrobić ten dach, ale mi się podoba taki lakierowany. Okej. Okay. Możemy sprzedać za 729 tysięcy. No oczywiście nie będę go sprzedawał, bo samochód jest mega. Teraz zastanawiam się nad progami. Progi będą pasować, te z włókna będą pasować do przedniego zderzaka, no nie? Tutaj taki dodatkowy kolor. Tak, te sobie progi dam. Okej, okay, i no kurczę, jeszcze spoilery, patrzcie jaki mam ostatni spoiler, kurde, ale wiecie co, on jest nawet fajny, mnie zawsze jarało w samochodach, w tuningach to, że te spoilery są jakoś podłączone z tyłu, ale z drugiej strony ten Skyline jest taki fajny ma ten zderzak i taki ładny jest kształt tego samochodu, że ja bym wolał mieć chyba, jeśli już jakiś spoiler, ten spoiler standardowy jest też bardzo fajny. Jeśli już będę miał jakiś spoiler, to właśnie taki, żeby wszystko było tutaj z tyłu, żeby ładnie wyglądało. Tutaj jakiś taki... O, ten jest idealny! Idealny, moi drodzy. Albo taki jeszcze. Wow.
Albo taki, o kurcze, ten jeszcze lepszy. No nie, nie wiem, który lepszy, no. Ten mi się podoba. Dobrze. Zawieszenie, możemy sobie samochód odrobinę obniżyć, nie jakoś tam dużo. I w sumie też obniżony Skyline, ja wiem, czy to tak pasuje. No jak to woli, tak? Nieobniżony też wygląda fajnie. Kurczę, ale super. Tylko nie wiem, czy nie zmienię właśnie sobie tej naklejki. Nie wiem, czy go obniżać, czy nie. A, obniżę. Skrzynia biegów, ulepszymy sobie. Turbo. Oj, zaczyna brakować tej kasy. Tu mamy felgi Benego. I tak się zastanawiam, to są takie lowriderowe bardziej, co? One tak nie bardzo pasują do tego Skyline'a. Do tego Skyline'a to właśnie takie felgi pasują. A tu mamy jeszcze jakieś. Czy znajdę coś dla siebie? Nie, te wyglądają bardzo sztucznie. Szprychowe jakieś. Nie pasuje, co? Musielibyśmy dać takie sportowe albo tunerskie. O, takie coś. I te fajnie wyglądają. Wow! Ekstra, podoba mi się. Bierzemy je. No i możemy sobie jeszcze wybrać kolor kół. Czarne. Czarnuchy fajnie wyglądają. Niech będą. Projekty. Może być. Dym spod opon czarny. Kurczę, już tak mało tej kasy, no. Szyby. No właśnie. Wolę takie lekko przydymione. No i okej. Teraz tak. Zastanawiam się nad tym oznaczeniem. Czy zmienię sobie na jakieś inne. No te pasy teraz zdecydowanie nie pasują. Czysty styl. No też czegoś mi brakuje, jakbym dał bez tego. Tu mamy weteran. Takie malowanie na brudno. No chyba najbardziej to pasuje, nie? Bo tak robiłem cały ten samochód pod te naklejki. Nie, jeszcze musimy sprawdzić jedną rzecz, bo nie wiem, czy wszystko ulepszyłem. Tak, jeszcze mogę to ulepszyć. I kasy jakoś mi starczyło. Może, no nawet trochę zostało, nie? Ulepszenie, tu ulepszyłem. Chyba wszystko mam ulepszone z takich rzeczy. Polepszających osiągi. Skrzynia jest, turbo jest. Także chyba wszystko. Możemy w końcu przejechać się tą furą. Tak sobie ta fura wygląda w świetle zachodzącego słońca. Coś pięknego, moi drodzy. Ja nie wiem, czy Rockstar jakoś polepszył graficznie tą grę od ostatniego update'u, od ostatniej wersji, ale wygląda to po prostu przepięknie. Komora silnikowa. Kurczę, no po prostu bosko. Ekstra. Dobrze, możemy sobie zamknąć maskę i powiem co nieco o jeździe tym samochodem. To znaczy, w moim odczuciu jest taki bardzo fajny, miękki w prowadzeniu i tak zauważyłem, że dziwnie przyspiesza. Nie da się nim driftować za bardzo. Próbuję coś tam nim driftować i tak go lekko dusi. Na pewno nie jest to Tampa Drift, chociaż Tampa też nie jest taka perfekcyjna do driftu. Futo albo Mamba jest moim zdaniem lepsiejsza. Natomiast auto wygląda po prostu bosko. No każdy, kto lubi taką japońską, starszą motoryzację, na pewno doceni. Na pewno doceni taki samochód. I zobaczcie, widzicie, trochę go tam obróciłem. Próbowałem dodać gazu i trochę go przydusiło, no nie? Więc nie jest to na pewno takie mocne auto. Ale przyspiesza jakby tak dopiero później lepiej. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. W jakiej jest w ogóle klasie? Sportowe, klasa sportowe, więc tam jak gdzieś koło 120 mil na godzinę możemy sobie zobaczyć, nie wiem czy tutaj na licznikach to będzie dobrze pokazane.
Zobaczcie, mamy nawet obrotomierz, tak? Prędkościomierz, ale cholera. Pomalowałem to na czerwono i nie wiem, czy coś zobaczę. Ile ja tam do cholery jadę? Musiałbym łeb przybliżyć. Co? Ile tam było? The fuck? Ile tu jest? 140? 140 mil na godzinę jechałem? Teraz zobaczymy. Tu jest 140. Teraz niby jadę 100 mil na godzinę. 125. Ej, to dochodzi do 140. Powaga! 140 mil na godzinę w samochodzie z klasy sportowej. Trzeba będzie to zbadać na lotnisku, puścić obok siebie Pronto, Sultana, jeszcze jakieś Banshee i zobaczyć wtedy, jak to będzie wyglądało. No myślę, że całkiem nieźle się ten samochód uprasuje, aczkolwiek powiem wam, że jakiegoś takiego bardzo dobrego startu to on nie ma. On dopiero później jakby zaczyna tak lepiej przyspieszać przy trochę wyższych prędkościach. Tak myślę, ale mogę się mylić, tak? Tak czy inaczej, bardzo fajnie się go prowadzi. Skręt nie jest jakiś hardkorowy, nie jest jakiś taki mocny, ale autko jest takie właśnie, nie wiem jak mam to określić, takie miękkie w prowadzeniu, no. Nie jest takie strasznie sztywne i jest to mega, mega przyjemne, naprawdę. Bardzo mi się podoba. No. Także co? Elegy, nowe, stare Elegy. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. No ja się bardzo cieszę, że taki został dodany. Jeśli podobał wam się ten mój tuning, to bardzo fajnie, bardzo, bardzo też się cieszę. Ale oczywiście każdy ma inny gust i każdy zrobi ten samochód według siebie, jak uzbiera gdzieś około 2 miliony dolarów w GTA. Trzymajcie się, na razie, pa pa.